wdowa, sierota i obcy przybysz. Rozdział 10, komentarza do 5 Księgi Mojżeszowej, rozdział 10, od wersetów 16 do 18. Wdowa, sierota i obcy przybysz. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie zatwardzajcie, gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Wersety 16 do 18. Tutaj Mojżesz nie mówi tylko o jawnych czynach i drogach Boga, lecz również o jego wewnętrznej istocie. On jest ponad wszystkim, Pan potężny i straszny, ale ten Bóg ma serce dla samotnej wdowy i dla sieroty, bezbronnych istot, które pozbawione są wszelkiej ziemskiej pomocy i oparcia. On myśli o nich i troszczy się w szczególny sposób. Mają szczególne prawo do jego miłującego serca i jego przemożnej ręki. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Psalm 68, 6. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście i jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach w nocy i we dnie. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 5 werset. Zostaw swoje sieroty, ja je będę utrzymywał, a twoje wdowy mnie niech zaufają. Jeremiasza 49, 11. Jakaż troskliwa opiekuńczość kryje się za tymi słowami. Jak bardzo Bóg się o nie troszczy. Niejednej wdowie lepiej wiedzie się po śmierci jej męża niż za jego życia. A niejedna sierota otrzymała lepsze wsparcie i zaopatrzenie swych potrzeb po śmierci swoich rodziców niż wtedy, gdy ci jeszcze żyli. Bóg nie spuszcza z nich oka. On nigdy nie zawodzi zaufania tych, którzy na nim polegają. Zawsze pozostaje wierny swojemu imieniu. Oby wszystkie wdowy i sieroty zawsze o tym pamiętały. A co z ubogim przybyszem? Również i on nie jest zapomniany. Bóg miłuje obcego przychodnia i daje mu chleb oraz odzienie. Nasz Bóg troszczy się w szczególny sposób o wszystkich, którym brakuje ludzkiej nadziei i ziemskiego wsparcia. Po Bożemu odpowiada na szczególne prawo, które ludzie ci posiadają do pełni miłości, jaka jest w sercu Jego. Wdowa, sierota i obcy przybysz są szczególnym przedmiotem Jego troski. Mają spoglądać ku Niemu i mogą zwracać się do Jego niewyczerpalnych źródeł z każdą ze swoich potrzeb. Jednak nie zapominajmy o tym, że jeżeli chcemy naprawdę Mu ufać, to musimy Go znać. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. Psalm 9, werset 11. Kto nie zna Boga, będzie preferował stały dochód nad Jego obietnice. Natomiast prawdziwy wierzący w obietnicach Bożych widzi oparcie dla swojego serca, ponieważ zna Tego, który je dał i darzy go zaufaniem. Cieszy się myślą, że może być zdany na Boga i trwać w stanie zależności od Niego. Właśnie to, co niewierzącego doprowadza do rozpaczy,
jest dla chrześcijanina, męża wiary, największą radością. Zawsze może powiedzieć, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. Psalm 62, wersety od 6 do 7. Co daje Bóg obcemu przybyszowi? Chleb i odzież. Zaopatrzenie to powinno wystarczyć także prawdziwemu obcemu przychodniowi, o którym apostoł pisze do Tymoteusza. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. Pierwszy list Tymoteusza do Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 6, wersety od 7 do 8. Słowa te zasługują na większą, na naszą uwagę. Słowa te zasługują na naszą uwagę. Jakież lekarstwo na nienasyconą chciwość i żądzę sławy, tak typowe dla naszych czasów. Gdybyśmy rzeczywiście dali się zadowolić tym, co Bóg przewidział dla obcego przybysza, zbieralibyśmy całkowicie inne doświadczenia niż te, które niestety często są naszym udziałem. Jakże proste byłyby nasze zwyczaje, pozbawione światowego sposobu myślenia i postępowania. Jakże wysoko uniosłoby to nas ponad zarozumiałość, pychę i zbytek, tak często spotykane dzisiaj wśród wyznawców chrześcijaństwa. Tak, mamy z prostotą jeść i pić ku chwale Bożej i dostarczać naszemu ciału niezbędnego pokarmu i odzienia. Gdy wychodzimy ponad ten zakreślony przez Boga obszar, zaczynamy folgować żądzą naszego ciała, które walczą przeciwko duszy. 1 Piotra, 2 rozdział, 11 werset. Niestety i prawdziwi chrześcijanie często zawodzą w tym względzie. Zbyt mało zważamy na słowa apostoła, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Tytusa, 2 rozdział, 11 do 12 wersetu. Wyrażenie wstrzemięźliwie odnosi się z całą pewnością nie tylko do umiarkowania w jedzeniu i piciu, chociaż niewątpliwie zawiera je w sobie, lecz obejmuje jednocześnie wewnętrzną wstrzemięźliwość, samokontrolę, opanowanie naszych myśli i języka. Ciekawe jest przyglądać się temu, w jaki sposób Mojżesz przedstawia ludowi Boży wzorzec. Najpierw mówi, że Pan miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież, po czym dopowiada: więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Werset 9. Lud miał nie tylko skierować spojrzenie na Boży przykład, lecz przypomnieć sobie także doświadczenia minionych lat, aby w sercach ich wzbudziło się stosowne współczucie dla ubogiego, bezdomnego, obcego przybysza. Obowiązkiem i przywilejem ludu Bożego było wczucie się w położenie innych. Mieli być reprezentantami Boga, którego lud stanowili, którego imię wzywali, mieli go naśladować, zaspokajając potrzeby wdów i sierot i cudzoziemców. Jeżeli już ziemski lud Boży powołany był do takiego szlachetnego postępowania, to o ileż bardziej my, którzy w Chrystusie ubogosławieni jesteśmy wszelkim duchowym błogosławieństwem
niebios. Efezjan, 1 rozdział, 3 werset.